Przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy bieżące. Tych troszeczkę, trochę się nam narazbił. W dniu 28 marca oraz 18 kwietnia bieżącego roku w siedzibie dzielnicy dyżury pełnili pracownicy Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta. W trakcie trwania dyżuru można było uzyskać pomoc prawidłowe wypełnienie kwitu, jak i złożyć go za potwierdzeniem. Pierwsza taka akcja w naszej dzielnicy. Był to ukłon dla mieszkańców głównie z osiedla tysiąclecia oświecenia Złotego Wieku, gdzie mają dalszy dostęp do Urzędu Skarbowego. Wydaje mi się, że zainteresowanie było dość duże. Na takich dyżurach pojawiało się powyżej 30 osób. Głównie były to osoby starsze. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie kontynuacja. Czy Państwo spotkali się z jakimś odzewem, słyszeli jakieś informacje na ten temat? W sieci były. W sieci były. Proszę Państwa, w dniu 9 kwietnia z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy współpracy Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie oraz Rady Dzielnicy 15 Miszczewice odbyła się druga edycja konkursu pod hasłem Każdy przedszkolak dobrze wie, że bezpieczeństwo to ważna rzecz. Konkurs bardzo fajny. Chylę czoła dla wszystkich przedszkoli z naszej dzielnicy i nie tylko. Mam nadzieję, że padła taka obietnica, że policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego będą brali udział również w naszych festynach. Następna informacja. 2 kwietnia 2013 w hali Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbył się 15 Puchar Krakowiaka Spółka Szkoła Podstawowa 85. Była głównym organizatorem. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że naprawdę ze świeczką szukać takiej osoby, jaką jest Krzysia. Większość z nas zna tą osobę. Z takim zaangażowaniem, jakim podchodzi do organizacji wszystkich swoich zamierzonych celów, jestem pod wielkim wrażeniem. Chciałbym powiedzieć, że nie był to jakiś mały turniej, bo obejmował on właściwie całą Polskę tutaj południową. To, z jakim szacunkiem wyrażali się wszyscy trenerzy całej tutaj Małopolski, całej Polski Południowej na temat Krzysi organizacji. Każda szkoła, każda drużyna została nagrodzona. Ja myślę, że w przyszłym roku będzie taka prośba o zwiększenie jakiejś dotacji na ten turniej. Za te pieniądze zostały wyprodukowane koszulki i co najważniejsze uważam, bo to mimo iż turniej odbywał się na AWF-ie, naprawdę wielka promocja dzielnicy 15 Miszczewic. Krzysia na każdym kroku przy wręczaniu nagród, przy organizacji podkreślała wkład dzielnicy 15 Miszczewic, łącznie z tym, że na koszulkach z tyłu napis, z przodu emblemat Miszczewice. Długość też turnieju, mimo iż równocześnie odbywały się 4 mecze, od godziny 9 do godziny 16. Krakowiak w tym momencie zajął drugie miejsce miał. Pierwsze drużyna z Wilczy. Jak się okazuje, nawet te szkoły z takich z mniejszych miejscowości, a potrafią osiągać dość duże sukcesy. Proszę Państwa, w naszej dzielnicy, jeszcze raz przypominam, od 15 kwietnia trwa program pilotażowy odbioru surowca wtórnego od mieszkańców przy współpracy dzielnicy 15 MPRO, MOPS-u. 4 pracowników odbiera bezpośrednio od mieszkańców 2 razy w tygodniu worek z tak zwanym czystym śmieciem i zostawia czysty worek. Zbiórka jest w poniedziałki i czwartki od godziny 8 rano. Jeden blok to jest numer 9 na kombatantów. Spółdzielnia Hutnik i 3 bloki bohaterów września 77, 78, 79. Akcja ma na celu nie dość, że jest edukacyjna, uczy mieszkańców jak sortować poprzez rozdawanie elementarzy. Ekologiczna, muszę Państwu powiedzieć, że wydaje mi się, że pierwszy tydzień zbiórki i według moich obliczeń w granicach 1/3 osób już wzięło udział w tym. Dodatkowo jest taki aspekt społeczny, ponieważ są zatrudniane osoby z MOPS-u, osoby poszukujące pracę, są to 4 osoby. No i ekologiczny, sprzątamy. Zobaczymy, do końca czerwca ma być akcja, zobaczymy, czy uda nam się w tym programie pilotażowym
osiągnąć zamierzony cel, czy wszyscy mieszkańcy, ale większość z nich nie mógł udziału. Proszę Państwa, odbyło się spotkanie w dzielnicy z ZIK-iem, Straż Miejska, Policja, dodatkowo mieszkańcy, w sprawie znaków drogowych ulicy Soskowskiego oraz do Fordy. Ja już tu informowałem Panią Kasię, że wydaje mi się, że odnieśliśmy jakiś sukces, ponieważ na tym spotkaniu Ziki powiedział, że prawdopodobnie po naszym jeszcze piśmie, które już zostało wysłane do Zikitu, tabliczka zostanie powiększona o nazwę Miszczejowice. Czyli drogą do fortu już nie będzie tej dyskryminacji część bloku. Całe osiedle Miszczejowice, powinno być wpisane na tą, na ten znak. Mam nadzieję, że dodatkowo daliśmy jeszcze zapytanie, bo cały czas mamy informacje, poprzedniej kadencji pan Paneczek będzie wiedział, że mamy, że jest podobno przygotowany projekt na tą drogę. Chcemy po prostu poznać dokumenty, które znajdują się w Zikicie. Czy istnieją plan na rozszerzenie tej drogi? Wtedy była dalsza część, to co mówiliśmy Pani Katarzyno, o prowadzeniu ruchu jednokierunkowego w tej strefie. Dodatkowo, ja proszę Państwa, doskonale proszę Państwa, zdaję sobie też sprawę, że naprawdę wielkim niebezpieczeństwem byłoby wypuszczenie tam całego ruchu i z Piastów, i Bohaterów Września, ponieważ ja próbowałem tam przyjechać wieczorem, mieszkańcy stoją, jest wielki problem, tam nie ma chodników, mieszkańcy stoją, stawiają swoje auta zaraz przy posesjach. Natomiast uważam, że nie można dyskryminować, że jeżeli ktoś mieszka w danej enklawie, to że jedni mogą przejeżdżać, bo masz wpisane do osiedli, mają w dowodzie wpisane Miszczewica, ludzie nie mają tego i nie mogą. Druga sytuacja to jest ulica Soskowskiego, gdzie pojawiły się nagle znaki zakaz postoju wzdłuż kościoła. I tutaj też osiągnęliśmy konsensus, ponieważ pojawiła się grupa mieszkańców bloku 60, tego najbliższego bloku, który jest przy kościele. I oni faktycznie zgodzili się na to, żeby ten znak został przesunięty za teren kościoła, za wzdłuż kościoła dalej będzie można się zatrzymywać. Następna taka, taki dość fajny element, dzięki panu Taranowiczowi, dyżury prawników. Coraz większe zainteresowanie, nawet dochodzi do takiej sytuacji, że muszą się umawiać osoby przedtelefonicznie, ponieważ przychodzi ich taka ilość, no, że dwójka nie jest w stanie obsłużyć. Dodatkowo, tutaj dziękuję zarządowi, ponieważ no, wynikła sytuacja taka, że nie wiem, czy państwo wiecie, od dwóch tygodni, nie ma u nas MOPS-u już. Taką decyzję podjęła dyrekcja, że chcą się centralizować w jednym miejscu, jest to na Gulali. Może już się nic nie stało, tylko proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, jeden z też był płacony przez, właśnie przez MOPS. Pojawił się problem, że pozostaliśmy z jednym stróżem. Propozycja nasza była taka, oczywiście pan Jan jako miał pierwszeństwo, z racji tego, że długo pracował w naszej dzielnicy, to pieniądze, które do tej pory były przeznaczone na tego jednego pana stróża, nie mamy skąd wziąć więcej, zostały zaproponowane panu Janowi i miał on zająć się sprzątaniem tylko, czyli już nie ma tutaj stróża całonocnego, tylko sprzątanie wieczorem. Pan Jan odmówił, natomiast drugi pan, który od roku jest z nami, pan Jerzy, powiedział, że spróbuje to zrobić. Zobaczy, bo to jest praca teraz codziennie, przez cały miesiąc, od poniedziałku do piątku, sprzątanie dzielnicy. Obiecał nam, że do końca maja będzie. Mam nadzieję, że się to sprawdzi. Co za tym idzie, proszę Państwa. Zarząd, dyżury prawników odbywają się w poniedziałki od godziny 17 do godziny 19 i tutaj zarząd ma ten dzień też dyżury. Czyli zostaje przeniesione z czwartku na poniedziałek, czyli pani Agnieszka jest do godziny 17, od 17 są dyżury członków zarządu. To już się sprawdziło, wydaje mi się. Natomiast padła taka propozycja.
Mam nadzieję, że Szanowna Rada też pochyli się nad tym tematem. Staramy się zasięgnąć informacji, żeby założyć monitoring. Tylko proszę Państwa, założyć monitoring dzielnicy taki, dzięki któremu moglibyśmy go rozbudowywać na całą dzielnicę 15 Mieszczelnicy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że najgorszym zakupem jest ten główny serwer, matka, która powinna się znajdować u nas w dzielnicy. I co później? Mamy następne niebezpieczne miejsca. Mamy jeden park, drugi park. Ja nie mówię, że zrobimy wszystko w ciągu jednego roku, ale w tym roku chociaż spróbować zrobić główny zakup, czyli tą serwer główny do naszej dzielnicy i przypuśćmy zrobić, omonitorować naszą placówkę. Nie znamy jeszcze kosztu. Tutaj doszły zapytania do trzech różnych firm, o jakich kosztach w ogóle rozmawiamy. Następnie, proszę Państwa, poprzez kolejne lata, to co jest chyba naszym marzeniem wszystkich, żeby monitoring był w każdym, znaczy no, na takich zagrożonych miejscach. Ale to wtedy dzielnica by miała wpływ na to, gdzie kamery by były rozmieszczane. Rozmawialiśmy ze Strażą Miejską, niestety nie ma miejsca, żebyśmy się wpięli. Dlatego wydaje mi się, że z dwojga złego może jest to taki pozytywny bodziec, żeby ruszyć w tym kierunku. Pierwsze w ogóle takie zamierzenia, żeby był omonitorowany skatepark, no, ponieważ dochodzi do dziwnych sytuacji, to nie skate'owcy. Dzisiaj byłem tam na spotkaniu. Przychodzi młodzież, tak zwana no, kibole, to tak napisać można. Imprezy się zaczynają. Powiem Państwu, jak dzisiaj usłyszeli, że będzie że przygotowujemy się do monitoringu, to byli bardzo zawiedzeni. Zobaczymy, czy nam się uda. Proszę Państwa, dokładnie zastanawiamy się nad takim, to już patrzymy pod takim kątem, żeby każdy z nas, każdy mieszkaniec w danej chwili mógł wejść i przez internet zobaczyć, co się dzieje w danej sytuacji, w danym miejscu. Ale mówimy, proszę Państwa, my nie wychodzimy jak dzielnica trzecia, że obserwujemy mieszkańców. Nie, nas interesują strategiczne miejsca. Tam, gdzie dochodzi do wandalizmu, czyli skatepark, czyli tutaj mieliśmy zobaczyć, co się dzieje, ponieważ nie mamy stróża całodobowego, czy nic się nie dzieje złego. Tam, gdzie są niszczone place zabawa, proszę mi uwierzyć, że są. Pani dyrektor doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Mamy parki, gdzie czasami dochodzi do libacji. My nie kładziemy tych, nie chcemy monitorować mieszkańców celowo przed lokami. Proszę Państwa, to następna informacja. No niedługo 26 maja w Parku Tysiąclecia odbywa się majówka. Wszystkie szczegóły są dopinane. Dzisiaj jeszcze Pan Dom Kultury, Bursa, tak jak z poprzednich lat, z poprzedniej kadencji, stara się nas wesprzeć w organizacji. I to, co wydaje mi się jest dobre, nie staramy się ściągnąć żadnych gwiazd. Informacja poszła do wszystkich szkół, do wszystkich przedszkoli. Za zaproszeniem wszystkich naszych uczniów, tak, gwiazdy nasze lokalne. Pierwsze przedszkolaki już wszystkie zgłosiły wszystkie chęć uczestnictwa. Dodatkowo pojawili się też rodzice ze szkoły 126 z propozycją rozszerzenia jeszcze, jeżeli by była taka możliwość. Nie widzę nic złego, jeżeli by było jakieś turnieje sportowe dodatkowe organizowane przez szkołę 126 na ich terenie, na wojsku. Ja nie widzę chyba żadnego problemu. Możemy wtedy zachęcać mieszkańców do uczestnictwa w tym. Dodatkowo, niedługo już w czerwcu następne imprezy, czyli Bitwa o Mistrzejowice, deskorolka, rowery i rolki. Dzień Dziecka, prawda, będziemy potwierdzać to jeszcze przedszkolakom, odbędzie się na Plantach Mistrzejowickich 4 bodajże, czy to jest chyba wtorek, na Plantach Mistrzejowickich. W momencie, gdyby było zagrożenie z powodu złej pogody, przeniesiona impreza, to ciężko mi o tym powiedzieć, bo jeszcze pani dyrektor o tym nie wie, ale do gimnazjum 37 będę prosił,
dwukulach będzie się wtedy odbywało, to było 2 godziny. Mam nadzieję, że dobrze żyjemy w gimnazjum i nie byłoby żadnego problemu. Tematyka, rycerstwo. Chcemy, żeby też każdy przedszkolak dostał pamiątkowy talar. Różne zawody sportowe wtedy zorganizowane też. No proszę Państwa, doszliśmy do wniosku, że dzieci nie mogą stać i patrzeć, bo one długo nie wytrzymają. One muszą być zaangażowane w jakieś zabawy. Proszę Państwa, następna informacja pojawiła się gazetka. Bardzo wielka prośba, żeby kto bierze gazetkę, podpisał się na liście. Z tego tylko względu, proszę Państwa, ja podtrzymuję to zdanie. Jeżeli ktoś nie ma czasu, nie ma możliwości rozłożenia, jeżeli wiemy, kto nie pobrał gazetki, w te regiony zostanie gazetka rozniesiona. Gazetka jest po nowym przetargu, bo ona może troszeczkę ma więcej stron. Natomiast to, co zauważyliśmy, jest jeden mankament w tej gazetce, nie jest szybka. Proszę zaobserwować, ja bym też prosił o jakieś wnioski, czy to bardzo przeszkadza. Natomiast jest też taka furtka, że jeżeli by coś się, to następnym razem ona będzie zszyta. Następna bardzo ważna informacja, bo dzień magistrata. Rozmawialiśmy dzisiaj ze Sławkiem, ponieważ tematyka jest graffiti, mamy wspaniałego graficiarza, który malował zresztą na skatepark. I tutaj prośba do Pani Ani, żeby zorganizowała, właściwie to organizacją Otwartych Dni Magistratu, obarczam Panią Anię. Propozycja jest taka, żeby zaprosić. Ja tylko proszę Sławka, żeby skontaktował się z tym naszym graficiarzem. Ja po prostu 1 czerwca muszę pojechać zawieść. Chłopaki jakiś weźmiemy. Chodzi mi o to, żeby... Proszę Państwa, żeby tylko skontaktować się, ponieważ mam nadzieję, że nam namaluje jakąś fajną rzecz, to pojedziemy już gotowe. Jeżeli jestem aktywny, to zgrabię. Proszę Państwa, no moja lista się wyczerpała. A jeszcze Piotr dyżurę, bo tak się widzimy tak naprawdę. W sumie możemy to na majowej sesji zgodnić, nie? Ale... Na komisję. Dobra. Tym bardziej, że proszę Państwa, następna sesja również jest wcześniej, ponieważ nam przypada Boże Ciało, czyli komisje będą... Następna sesja 25. Nie, 23 maja. To jest dzisiaj, półtorej tygodnia. Tak. Proszę Państwa, następna, to głównie do przewodniczących, harmonogram na następne półrocze komisji. I tutaj to, co na Komisji Kultury, bardzo proszę, aby komisje odbywały się, nie odbywały się w dniu, kiedy odbywa się sesja, ponieważ mamy wtedy przesunięcia. Poza tym jest jeszcze jeden problem. My nie jesteśmy w stanie jako zarząd odnieść się do zapisów, które czasami pojawiają się na komisjach. Także bardzo taka serdeczna prośba, że... Obiecujemy, że nie będzie. Ale te one są bardzo mile widziane. To... Może nie takie, które by mogły zakłopotać. Znaczy, proszę później nie mieć do nas pretensji, że zarząd nie jest poinformowany. Nie jesteśmy w stanie. Jeżeli nie możemy przewidzieć, co będzie na komisji w 100%. Dokładnie, dlatego najlepiej będzie, jeżeli te komisje będą odbywały się nie w dniu sesyjnym. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy jakieś informacje? Sławek, bardzo proszę. Ja dziękuję w ogóle za zamieszczenie informacji ze Centrum Młodzieży. Tak poprosiłem o to wszystkie 18 dzielnic, odpowiedziało 9, reszta potraktowała jako spam, ale jeszcze może będzie inaczej. I zamieszczenie w mojej 15. Chciałbym to szybko, tak króciutko poinformować, że Kraków się wypiął na nasz warsztaty artystyczne. Za to miasto Orlan, które jest miastem partnerskim dla Krakowa, mer Orlanu dofinansował wyjazd naszej młodzieży. Jest tam 300 zł na głowę gdzieś mniej więcej, więc tym samym się cena obniżyła dość znacząco, więc młodzież też będzie miała bankiet w historycznym ratuszu miasta Orlan na cześć, więc przy okazji będzie wesoło, od mojej strony tyle. A mało tego, dają wino zawsze młodziakom.
Nie patrzy się, ile się ma lat. Ku zdrowotności. Ku zdrowotności, ale to takie jest to. Proszę Państwa, jeszcze taka jedna informacja, która pojawiła się już na stronie ZIKIT-u, bo dość taka nieprzyjemna dla naszej dzielnicy, ponieważ ZIKIT zamieścił informację, w jakich dzielnicach będą odbywały się remonty, tak zwane nakłady. Na to nie, to są pieniądze przeznaczone nie z ZIKIT-u, nie z rad dzielnic. W naszej dzielnicy zostały zgłoszone takie ulice jak Skrzydłowy Chorów oraz ulica Powstańców. Proszę Państwa, na 18 dzielnic tylko nasza dzielnica nie została ujęta w programie nakładek. Nie wiem, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Pismo zostało wystosowane do dyrekcji, do pani Działkowskiej. Czekamy na odpowiedź, dlaczego tak się stało. Tym bardziej, że powtarzam jeszcze raz, ulice zostały zgłoszone przez pana Ryszarda Stabacha jako ulice do remontów nakładkowych. Przypominam też, proszę Państwa, że w naszej dzielnicy odbywają się konkursy na dyrektorów tutaj placówek przedszkolnych. Są trzy. I teraz tak, w przedszkole 125 tu mam informację taką, że niestety pani dyrektor no nie wygrała konkursu. W przedszkole numer 125 o 70. Nie było kandydata. Kandydata będzie wskazany przez pana prezydenta. Nie, z tego co ja wiem, chyba to już jest decyzja Wydziału Edukacji. Następna komisja jest jutro i tutaj mogę powiedzieć, wychowanek idzie. Wychowanek przedszkola, pan Taranowicz na komisję. To jest pani dyrektor Walczak, tak? Tak, pani dyrektor Walczak. I następna przedszkole numer 177 w poniedziałek. Pani dyrektor Piłowarczyk. Proszę Państwa, tyle z mojej strony. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę? Ja. A, był przegląd placówek. Był. Kiedy będzie po placówkach? Kiedy będzie opracowana oczywista? Bardzo dokładnie. Długo słynowo panie Wistekro. Tak, ale okazało się, że dużo rzeczy można zrobić, których się podobno nie dało wcześniej. Czy Państwo są zadowoleni z tego? Nie, bardzo dobre było w tym roku przeglądy. Tak. Dziękuję pani Aniu, która wytrwała do końca. Jako jedyna. Jako jedyna. Trwała to długo, bo była taka nowa pani z tego telegrowana zastępstwie za pana Makowskiego i była bardzo skutna. Od dwóch tygodni dopiero działalności, ale dyrektorki były zszokowane. My skończyliśmy po 13. A my skończyliśmy o 15. Tylko moi drodzy, ja mam pytanie, co jest zapisywane? Bo jeżeli zapisywane jest. Ale co jest zapisywane jako te główne rzeczy, bo to dyrektorki wskazują. Pierwsze priorytety. To jest zawsze na zasadzie dyskusji, proszę. Bo to jest od 1 do 10, ale zawsze te pierwsze 2, 3 to oni dyrektorki sobie wybierają. Tylko że najważniejsze rzeczy. To było siły na zamiary zawsze, bo wiecie, czasami jest wskazywana taka rzecz, że niestety się... Ale to przewodniczący, przede wszystkim sanepid to jest pierwszy punkt. Tam, gdzie są kontrole, gdzie są wskazówki decyzji, to jest najważniejsze. Tak. I to, panie dyrektorze, musi być zrobione. Plus jeden pan dyrektor wiedzą o tym i to jest jedno pierwsze powiedzenie. Potem są kolejne takie, więc pani była taka spekulatka, myślę, że można nawet podziękować za długie przeglądy. Znaczy, to już myślę, że bardzo długie te przeglądy. My skończyliśmy dobrze po trzeciej, prawda? Od samej obecnej godzinie. I uważam, że wszyscy byli zadowoleni. Najczęściej się kończy przegląd o 11:00 do 12:00. No nie opowiadaj. Nie. Ważne jest, ale zauważam, na przykład na to coś nowego w pierwszym przedszkolu nie będę mówiła w kolejce. No nie chcę. Ale co? Coś nowego tam wyszło, tutaj na co pan dyrektor zwrócił uwagę, że była to bardzo poważna sytuacja. Wyszło to dopiero po raz przedszkolu. Całe szczęście, bo to bezpieczeństwo pracowników i dzieci. Fajnie. Dobrze. Jeszcze chciałam podziękować tutaj w imieniu też całej społeczności 89 i w imieniu swoim panią dyrektorką przedszkoli 187 i 152 za zorganizowanie spotkań z rodzicami sześciolatków. Dzięki temu mamy oddział sześciolatków, nie dzięki panu radnemu Nowakowi, który się zastanawia.
Nie, mamy już, już mamy Krzysiu oddział 6 lat, bo i dzisiaj dopisał się dzisiaj. Tak. I spotkanie drugie odbędzie się przed szkołą 152 w poniedziałek. Nie wiem, jak inne panie zlekowi delegowały na to nasze spotkanie z panem przewodniczącym. Wiem, że nasze z Piastów pan jest zorganizowany. Znaczy ja powiem państwu tak, że... Proszę podziękować też w imieniu naszym panu. Powiem tak, że nie chcę teraz wyciągać żadnych, które jedno przedszkole pewnie zareagowało na to, zresztą ono było nieobecne na tą sprawę. Które? Słabo. Ale nie, z tego co wiem, no to nie było, no to przeszkoda jest bohatery, że tam był koszt. Czy pamiętasz, to nie był to obowiązek, że to, nie to, był to była dobra wola nasza tutaj, żeby zorganizować takie spotkanie i odpowiedziałam na to pani dyrektor, więc za co jako dyrektorze szkół, myślę, że to mogę powiedzieć w imieniu wszystkich dyrektorów szkół, bardzo dziękuję. 134 proszę państwa, jeszcze słabe. To w dniu dzisiejszym z Agnieszką będzie wprowadzona komisja połączoną. Jest na SMS-ie. Ktoś nas widział i się nie przyznał. Proszę państwa, taka niby śmieszna, ale to jednak wizytówka. Jednak główna ulica idąca przez całą naszą dzielnicę Jankarza, później Srebrnych Orłów. Ja tu zarząd prosiłem o przeczyszczenie terenu od strony tysiąclecia tu przy naszej kosmicznej spirali. I zostało posprzątane, ale to był jeden wielki śmiech. Może trochę podrośnie trawa. I tak zauważyliśmy to z Agnieszką, że na całej długości, o ile po stronie północnej, od strony do tego wieku są koszy na śmieci, tam nigdy nie jest brudno, to tyle po stronie tysiąclecia nie ma ani jednego kosza na długości od Miśnieńskiej aż do Wiślickiej. I to jest jeden wielki śmietnik. Ustawienie 5-6 koszy na całej długości, naprawdę nie wiem, czy to są wielkie koszty, ale... To zarząd obliguje się do napisania pisma, jak skończymy koszy. Panie, koszy się przenosi. Tak, ale jeżeli nie z Piastu, proszę pana, nie z Piastu, tylko... Ja już jeden przenosił. 16. Pod dzielnicy na... A, i właśnie, boisko tartanowe na Blankach. Więc jeden koszt, gdyby jeszcze drugi dostawić, to już nie byłyby butelki tak załapy tył do tyłu, tylko może by był. Powiem, że z badaniem Szewskim mamy o tyle problem, że jest często mamy skargi na małą ilość ławek, na małą ilość koszy i na fatalną nawierzchnię. A propos nawierzchni jeszcze właśnie, to z tych obrów z Wiśniecką. To właśnie zostaliśmy pominięci. Stwierdzili, że mamy bardzo dobre drogi w dzielnicy. Po prostu wstyd, naprawdę. Panowie ukrytowali przejazd tramwajowy tutaj na Wiślicka. Nóżkowo się nie dało podczas. Ale ostatnio, czy będą pracę ukrytowali w ten sposób, więc to wypadnie zaraz. Zobaczymy, jak się ustosunkuje pani dyrektor Niedziałkowska do naszego pisma. Pan Leszek. Czyli poszło pismo w tym zakresie, że po prostu na te dziury, które tutaj to są. Nie to, że tam jest taka dziura, że tam nie ma prawa na swoim. Nie, można zawieszenie używać. Jedną informację i naszej prośbę, pismo do MPO, aby po kilku, znaczy tak, prawnie oni odpowiadali za teren, który jest na wprost bloku 1A, u mnie tam na Piastu. Że, no, worki to już pomijam, ale zgniłe liście, które od kilku dobrych lat zalegają. W zimie ten rozpacz po prostu dla tych mieszkańców, dla sprzątających, którzy sprzątają liście przelatujące z jednej parkingu na drugi i po prostu bez przerwy nagabują, kiedy to będzie zrobione i to, więc ten mój taki po prostu wreszcie może po 5-6 latach uda się zgarnąć, że po prostu można prosto doprowadzić ten parking do czystości. Tak się przewala. Ja przyznam się, panie Leszku, że akurat grałem wczoraj, zwróciłem uwagę, że nie wiem, że to naleźliście tam dość dużo worków. Tak, pozbierane worki, za chwileczkę rozgrzewane, wszystko fruwa po ulicy, po piastach, po odzieje i tak dalej. I taka zabawa w kotka i myszki. To samo w zimie. Nie odśnieżamy, nie robimy.
prosiłabym o taki znak 20. 20 lat, może mniej, przy bloku 32, przy wyjeździe do naszej szkoły, tam ustawić może taki znak. Znamy taką sytuację, na zawsze byliśmy kiedyś na, pan też na wjazdu, pan przyjechał. Tak, że strefa była postawiona. I naprawdę tam jest no, niebezpiecznie. Drogi nie mogę sobie walczyć, więc może chociaż znakiem drogowym, póki co. Ja może tak ograniczyć prędkość. No, nie mówię, że nie są moi rodzice szkolni, bo jest i oni dowożą tam tym dzieciom. Dzieci są spóźnieni, spieszą się i może taki znak coś da. Tam na znaczy, ja przyznam tak, pani dyrektor, pojawili się mieszkańcy z Głosu, który sąsiaduje ze szkołą i oni mają jeden faktycznie problem, ponieważ jest polskie gardło. Ja poprosiłem o wizję lokalną, żeby przyjechał do Wiki. Czy będzie możliwość złożenia po prostu jednej płytki, tak żeby oni mogli troszeczkę się cofnąć autami, żeby te ciężarowie się tak wchodziło. Na tyle mieli, że oni wjeżdżają i tak samochodami. I tam jest zajeżdżone, normalnie tam jest zajeżdżony teren, bo ja tam byłem, oglądałem tę sytuację i tyle jestem w stanie wytłumaczyć, bo powiedzieliśmy, że robimy główne ciągi komunikacyjne, to jest specyficzna sytuacja, gdzie jest to główny dojazd do szkoły. Tak, niestety. I oni tu przyszli z taką prośbą, żeby się zastanowić, ponieważ dojeżdżają ciężarówki, mają auta po prostu. Dodatkowo jest tak wysoki krawężnik, że nie da się w tym krawężniku wyjechać. Oni stoją, jest organizowane zaproszenie bodajże na... Tak, zobaczymy co da się zrobić. Ja mogę zaprosić się też na, prosić się na takie... Nie ma żadnego problemu. Pierwszy czwartek maja 9. Godzina 11. Tam jest jeszcze inny problem, który się rozmawiał już, że tu mamy taki problem, że parking od razu przylega do parku. Do gminy. Ale do parku. Do parku, tak. A w parku nie możemy znowu nic zrobić i trzeba się zastanowić. 80 po 9 zrobić parking. 80 to znaczy. Padła inna propozycja, żeby otworzyć dojazd od wieżowców. No tak, to już też to na tym myślałam, dlatego właśnie ja troszkę się rozmawiałam tutaj chyba z panem wiceprzewodniczącym, żeby zamknąć, przesunąć oglądanie które z parku nad skrócić plac szkolny, zrobić chodnik poza, żeby dzieci w ogóle poza terenem szkoły, to mogę narysować przy okazji. Dziękuję, ja żeby pani też mi mówiła o tym, tylko mówimy o realnych siłach. Nie wiem, czy to aż nie są takie duże koszty, tych pozorów. Chyba najmniejsze z tego wszystkiego. Tylko najwięcej tyczą. Czyli dojście po prostu w ogóle poza terenem szkoły, a dojazd wtedy dzięki. To jest jeszcze jedna rzecz, że magazyny wszystkie, magazyny raczej są od strony bloku 32. Ta szkoła jest tak wybudowana, jakby najlepiej byłoby ją po prostu wrócić. Tak, bo tamtej strony jest o wiele lepiej, jest więcej miejsca. Naprawdę to jest problem, to jest problem od lat, a teraz to jest coraz gorzej. Rodzice dowożą samochodami dzieci i nie mają gdzie dzieci się wysadzić. No i katastrofa. I wracam do tego przejścia nieszczęsnego tam przy kiosku ruchu. No jest. Naprawdę tam jest niebezpieczne. Tam jest jednak za kole. Tam stoją te duże samochody, dzieci wychodzą i nie są w stanie nic zobaczyć. Ja sama tam się boję przechodzić. Moje podpole widoczności. Proszę pana. Podpisaliśmy wtedy niechętnie odebranie. Czy problem był to inny, pani dyrektor? My podpisaliśmy właściwie utwardzenie terenu, bo auta, nie wiem czy zauważycie, one stoją dalej. Ale tam jakieś słupki, może coś. Jeszcze dalej stoi. Dokładnie jeszcze dalej stoi. Zastanowimy się, będziemy dalej tam, gdzie było. Może o jedno auto, samochód. Nie wiem, utwardzone jest część, ja myślałem, że się to uspokoi, to jechałem nawet dzisiaj. No to trzy dodatkowe zdjęcia. No to może do przystanku, chyba to już do przystanku, przepraszam cię, utwardzić to do końca. Ale nie da się, bo na to nie zacznie. Bo to otwierdzą. Kiedy zrobić bufor od przejścia, żeby tu nie stać. Ja proszę pani to robić. Słupki może, nie wiem. Będzie wizja, poruszymy temat, zapytamy co można zrobić. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? O, widzę, że pan Zbigniew. To bardzo odpowiada. Bardzo proszę pan głos. Panie przewodniczący, to już dotyka gospodarki światowej. I dzielnicy nie zgadzam się.
związku z tym. Nasi wypadki. Po tym nasze zatrzymanie to właśnie jesteśmy zostali wyłączeni z budżetu miasta, przechodzimy na budżet światowy, tak? Tak, tak. Jesteśmy za. No, nie wiem. Jeżeliśmy sobie na mnie majówkę niż ja wnioskuję, bo ta plandyka kosztuje aż 30 Już tylko 30 siatka maski. Ale za łóżek się będziemy pożyczać, prawda? Ale my chcemy powiedzieć, że chciałobyśmy się powiesić na tej siatce z naszymi fotografiami, a w następnej kadencji... Ale nie tak, zmienić te zdjęcia i po prostu... Możesz się zrobić. Jak już to wygląda, jak się podpowiedzieć? Ja koło mnie zbawa zająca mogę wisieć. W jakim charakterze? Mówię optymistycznym, wesoła, chcę tę sesję zakończyć. Powinniśmy się na końcu zdjąć, po czym, ale po kadencji, po czym nowe zdjęcia zrobić. I ja mogę wisieć dalej. A pani Wiesławie, nie wiem, czy pan będzie wisiał, ale ja mogę. I z uśmiechem na twarzy kończymy, żeby was prowadzić dobry głos.